Urodziłem się jakiś czas po upadku powstania. Starałem się służyć Polsce jak potrafiłem. Tej zniewolonej oraz tej już wolnej i odrodzonej. Aby nasz naród przetrwał, powinniśmy młodym ludziom wpajać to, co w nas najlepsze i zachęcać, aby dążyli zawsze do tego, co wzmacnia moralnie ich i całą wspólnotę. Nie możemy zaniedbywać tych młodych, którzy na swoich barkach poniosą nas, gdy my opadniemy z sił. Nasza przyszłość nimi stoi. Kto wie, ile razy jeszcze znajdziemy się w tym konkretnym momencie historii. Gdy trzeba będzie, w czasie głodu, karmić się owocami pracy lat tłustych. Nie zaniedbujmy więc niczego z tych rzeczy, na których oparte jest nasze jutro.